Słuchajcie, dzisiaj dron, który stanowi efekt poszukiwań moich przez ostatnich parę tygodni, a mianowicie od nowego roku zmieniły nam się przepisy dronowe, jak pewnie wiele osób kojarzy. I drony poniżej 250 gramów, takie jak na przykład ten, czyli produkowane własnym sumptem albo składane przez firmy trzecie, to jest akurat konstrukcja e-flighta, one są traktowane jak zabawka, czyli można nim latać w ramach podkategorii A1, kategorii otwartej, bez specjalnych uprawnień, trzeba siebie tylko zarejestrować i można nim spokojnie latać. Co ten dron ma takiego ciekawego? Dlaczego on akurat jest szczególny i dlaczego stanowi moim zdaniem odniesienie na przykład do miniacza trójki czy czwórki Pro w tej chwili. O tym powiem Wam w dzisiejszej audycji. Porównamy sobie go też do innych modeli i powiemy sobie więcej na temat jego specyfiki. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mega istotną kwestią jest to, że ten maluch posiada śmigła 3,5-calowe, czyli dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre parametry lotu, optymalne dla tej masy i on lata, przypominając swoją charakterystyką, loty już 5-calowym dronem. Ktoś, kto latał 5-calówką, wie o co chodzi. Wiadomo, że 3,5 jest dużo lżejszy, prawie 3 razy lżejszy, ale też ma bardzo dobrą jakość, ma świetny link radiowy, bo można latać albo na LRS-ie, albo na Crossfire, czy też można latać tutaj na PNP, czyli na Radio DJI, bo akurat tu mamy wykonanie z O3. Można oczywiście zaadaptować do tej ramy każdy VTX i kamerę. W tej chwili jest duża elastyczność, tutaj mieści się w tej aluminiowej klatce, w tej obudowie 19-20 mm, też oczywiście 14 mm od kamer nano. Zaczynając, wystarczy tylko wydrukować sobie odpowiednie tutaj przejściówki czy mocowania. Tak to wygląda. Nie widać śmigieł w planie, to jest bardzo ważne, nawet w najszerszym polu widzenia. Tak to wygląda. Dostęp jest bardzo szybki, jeżeli na przykład coś nam się stanie z ramieniem, chociaż tu są ramiona 4 mm, a możemy w każdej chwili mieć dostęp do śrub montażowych, wymienić sobie ramię albo poszczególne elementy mocowania. To, co jest tutaj ciekawe, że wszystkie otwory, one są ze wzmocnieniami, to jest taki nowy patent, jest też rozwiązanie, które eliminuje nam wibracje do 50% przenoszone od silników na kontroler lotu. To jest rama już V5 w tej chwili. Poprzednia rama miała troszeczkę inne rozwiązania. To już jest V5. Jeżeli chodzi o montaż, jest bardzo dużo miejsca zarówno na O3 z tyłu, jak i na samo IO. Tu jest IO iFlighta. Otwory montażowe 25,5 na 25,5. Odbiornik, jaki tutaj mam, to jest Nano RX, to jest Crossfire z anteną Mini Immortal T w tym miejscu. Silniki, jakie tutaj mamy, to są Zing 1504, 3100 kV. Mocne silniczki, fajnie to wygląda. Zwykle do tego typu konstrukcji stosowane są 1404, tu mamy oblicę 1504. 300 na 4S. Można też oczywiście zastosować wersję na 6S. Są takie małe pakiety też. Jeżeli chodzi o same akumulatory, tutaj ja stosuję albo 450 mAh, kiedy zależy mi na tym, żeby się zmieścić w 250 gramach. Są też pakiety 550 mAh, największe, które wchodzą w ten zakres. Niektóre też pakiety w ramach 650 wchodzą, ale tutaj w moim przypadku, jeżeli chodzi o ATATU, te akumulatory ważą zbyt dużo, 80 gramów i już wykraczają poza 250 gramów całkowitą masę. Z pozostałych zalet, jeżeli popatrzymy sobie na to, co tutaj się dzieje, to przede wszystkim mieszczą nam się filtry ND do tej kamery. Nie trzeba nosić rozebranego GoPro. Oczywiście, jak to komuś zależy, może wydrukować sobie przejściówkę, latać też z rozebranym GoPro. Wtedy trzeba będzie pomyśleć, jak się zmieścić w 250 gramach, czy zastosować Naked Vista, czy inny VTX, czy może zdjąć niektóre kształtki z TPU. Jest to też do zrobienia, aczkolwiek wiadomo, że trzeba w tym momencie się nagimnastować.
mastykować, ale jakość z O3 naprawdę wystarcza. Jeżeli latamy bardziej agresywnie, freestyle'owo, na przykład na bando, trzeba by pomyśleć o tym, żeby tą antenę inaczej zamocować, a mianowicie bardziej skrócić całość i w formie stabi, czyli wydruk, który obejmuje całą antenę i cała antena krótsza, można to przyciąć faktycznie i wpuścić przewód, osłonę przyciąć i wpuścić przewód do środka bardziej. I jest szereg możliwości, które umożliwiają nam tutaj jeszcze uzyskanie bardzo ciekawych rezultatów. Ogólnie ten dron lata bardzo dobrze, powiem wam. On jest stosunkowo duży jak na 3,5 cala, bo jak porównamy sobie go na przykład z Kruxem 35, no to widać, że to jest potężna różnica. Krux też, wiadomo, jest bardziej toothpickiem, więc jest to dron, który nie ma dzielonej w ogóle płyty, jeżeli na ramie się ulegnie zniszczeniu. Jest dużo lżejszy też, ale w każdym razie, jeżeli ramię ulegnie zniszczeniu, to trzeba gimnastykować, to wymieniać i to trwa naprawdę długo, z półtorej godziny wymiana. Tutaj, jeżeli cokolwiek się stanie z ramieniem, chociaż tak jak mówiłem, one mają... To jest 4-milimetrowy karbon, to w tym momencie możemy odkręcić sobie tylko dwie śruby i mamy po paru minutach dostęp i możliwość wymiany ramienia. Zasięg świetny, jakość jest ok, masa się zgadza, 3,5-calowe śmigła, one dają naprawdę dużo w porównaniu do na przykład 3-calowych czy 2,5, więc to już jest potęga i to jest najciekawszy dron, jaki wybrałem z tych nowych, gotowych, czyli Bind and Fly, które można używać bezpośrednio. Oczywiście jest szereg ram ciekawszych. Postaram się też pokazać w tym cyklu takie mniejsze ramy typu Quadmula albo Flyfish czy Apex Mini na przykład. W poprzednim odcinku mieliśmy Flywo. No Flywo ma troszeczkę inną specyfikę lotu, bo to jest bardziej quad pod long range. On ma inną konstrukcję. Inne śmigła, bo on lata na 4-calowych, ale dwupłatowych, może latać bardzo długo. Natomiast AOS 3,5 bardziej jest traktowany jako quad, jako kopter freestyle'owy i można z nim zrobić naprawdę dużo i bardzo fajne, agresywne loty. Oczywiście on nie jest tak dynamiczny, nie wchodzi nam tak w dive'y i nie ma takiej siły ciągu jak w przypadku 5 cali, ale jest to namiastka i to, co jest jego zaletą, że można latać bliżej, w mieście, bliżej ludzi. Patrząc na 5 cali, no to już naprawdę trzeba być desperatem, żeby latać gdzieś bliżej ludzi. Natomiast 3,5 cala, czy do chasingu, na przykład sportowców, ja robiłem chasing narciarza, takiego kolegi, czy samochodu, to ryzyko już jest dużo mniejsze, bo masa tego drona jest co najmniej trzykrotnie niższa, więc polecam wam naprawdę spróbowanie, bo nie tylko Cineupy i nie tylko cały szereg dronów z osłonami, ale też można wybrać coś fajnego właśnie do freestylu, co mieści się poniżej 250 gramów. Dajcie znać w komentarzu, jakie jeszcze modele można by wybrać. Oczywiście jest szereg modeli, na przykład w Stanach, takich jak Grinderino, przynajmniej jest dostępna rama, aczkolwiek sprowadzenie tego kosztuje już same koszty wysyłki UPS-em, to jest 200 zł, więc musimy się spokojnie zastanowić. Jeżeli macie ochotę, żebym kontynuował taką serię, to dajcie znać w komentarzu. Też można wspierać poprzez wsparcie kanału tę całą inicjatywę. Ja postaram się, ile będę w stanie, to pokazać. A jeżeli masz taki model, który chciałbyś mi podesłać do testów, wypożyczyć, to też daj znać, czy to jest Flyfish, czy to jest Quadmula, czy coś podobnego, na przykład Apex Mini albo Grinderino. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia, cześć!